Ojczyzno nasza, ziemio ukochana, w 39 cała krwią zalana. Nie dość, że Polskę na wpół rozebrali, jeszcze Polaków na Sybir wysłali. O Polsko nasza, ziemio nasza święta, gdzie Twoje syny, gdzie Twoje orlęta? Dzisiaj w sybirskie tajgi przyjechali, czy kiedy Ciebie będziemy oglądali? Zima, śnieg straszny w lesie, ciężka praca, głód i tęsknota ciężko nas przygniata. Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy, co dzień to więcej pod sosnami leży. Fragmenty pieśni wygnańców z ojczyzny. Wrzesień w historii Polski i naszego regionu każdego roku wywołuje przygnębiające skojarzenia. 1 września 1939 roku agresja niemiecka i wybuch straszliwej w skutkach wojny, a wkrótce potem 17 września tegoż roku agresja sowiecka. Ta druga data spowodowała, że dziesiątki tysięcy ludzi zostało wywiezionych, bezprawnie deportowanych na wschód, na Syberię. Okoliczności tych zdarzeń są powszechnie znane. Tajny pakt między Hitlerem i Stalinem z 23 sierpnia 1939 roku setkom tysięcy zgotował Gehennę. Urodziłam się w 1926 roku, 1 marca. Uczęszczałam do 6 szkoły podstawowej. Tam ukończyłam ją. Po ukończeniu szkoły zostałam wywieziona do Rosji. Nasza rodzina była bardzo duża, bo było 9 dzieci. Ojciec był handlarzem, lubił zahandlować, no i oczywiście rolnikiem. Urodziłem się 9.9.29 roku w Radziłowie. Ale tylko się urodziłem, bo mój tata w 29 roku wygrał konkurs na kierownika szkoły w Szczuczynie. I już od września był tu w Szczuczynie. Tata był tym elektrotechnikiem. Pracował w elektrowni. A po pracy, jeszcze jak przychodził do domu, to sam montował radia, robił. I te radia sprzedawał. Jak przyszli po nas zabierać do Rosji, to ojca już nie było. Przyszli po ojca. A nie zastali jego, bo ojciec uciekł, bo wiedział, co się święci, jak jest, że zaczyna się wywózka, że zaczynają prześladować. Więc uciekł i pojechał do Warszawy. Wysiedlono nas z tego mieszkania służbowego, w którym przy szkole było, bo zajęło tam NKWD, cały budynek. Tam były 3 mieszkania. W jednym mieszkaniu mieszkał burmistrz miasta Szczuczyna, pan Bielski, a w 2 mieszkaniach pozostałych my mieszkaliśmy i nauczyciele mieszkali. My i jeszcze nauczycielka mieszkała. To zamieszkaliśmy w zaprzyjaźnionej takiej rodzinie na ulicy Łomżyńskiej. Wtedy się nazywało jeszcze ulicą Piłsudskiego, tak krótko. I
drugi, nie najstarszy, drugi z kolei. W Rosji był w lagrach i tam stamtąd później prawdopodobnie uciekł. Mego taty tutaj zatrudnili, pracował jako nauczyciel, już nie był jako kierownik szkoły podstawowej, szkoły siedmioletniej, tylko zrobili tu dziesięciolatkę i był dyrektorem szkoły tej dziesięcioletniej. Dlaczego go zatrudnili? Dlatego, że wspomniałem, że kończył w Woronerzu, znał doskonale język rosyjski. I tak z dokumentów, które później dostaliśmy, wynikało, że miał być aresztowany wcześniej niż 15 marca. Ale miejscowi, właśnie ten, co mieszkał u nas, pan, ten oficer radziecki, posługiwał się tatem do tłumaczenia niektórych dokumentów, ewentualnie informacji dla ludności. I tata był często wzywany po południu, po pracy, do magistratu i musiał tam tłumaczyć. I właśnie w taki postępny sposób ojciec był aresztowany, bo nie przyszli wojskowi, tylko przyszedł woźny z kartką, poprosił, że przewodniczący prosi, żeby przyszedł. A to już było chyba 8 czy 10 prośba. I w nocy 15, to było 14 wieczorem, a 15 w nocy przyszło NKWD, Zwierow się nazywał ten cały szef i oznajmił, że naszego mamie powiedział, że męża aresztował, bo był szpiegiem niemieckim. Wracałam ze szkoły ze świadectwem, z taką radością. Podbiegam, mamusia, z płaczem. Dobrze, że jesteś córeczką, mówi, bo by już ciebie nie miała, bo już nas wywożą. Stąd wieźli nas furmankami, później do pociągu w Grajewie, do pociągu nas załadowali, bo nie mowa, że nas tam zaprosili czy wsadzili. I to w bydlęcych wagonach jechaliśmy, także żadnych sanitarnych tych nie było, tylko dziura była w tym wagonie i to było tak, można się było załatwić. Już 13 kwietnia. Nas z tego mieszkania, raniutko, też w nocy, przyszedł inny oficer i kazał się pakować, wyjeżdżać. Wywieźli nas do Kazachstanu. W Kazachstanie byliśmy, Ciubińska oblast, wieś, pasiołek Martuk. Nam powiedzieli, że nas wywożą, że znajdą tatę mojego i będziemy z tatą mieszkać w Warszawie, bo tam jeszcze ojciec później sklep założył, sklep miał, tam handlował. To powiedzieli, że nas wiozą do ojca. Tam mówi, będziecie mieszkać, a to wszystko. Jak już byliśmy w Grajewie, już wiedzieliśmy, że to wywózka na Sybir. Ciocia z Augustowa była zabrana 13, ale już wiedzieli, że ich zabiorą, bo byli popakowani, plecaki, dużo rzeczy mieli spakowane. Dlaczego? Bo u babci, naszej babci, ojca, matki, mieszkało dwóch Rosjan, tych pograniczników i oni poinformowali, dzień przedtem, nie uciekajcie, bo nic nie pomoże, moje dzieci mieli gdzie, ale was wywiozą. I oni byli przygotowani. Natomiast u nas
My nie byliśmy przygotowani, ale przyszedł do nas oficer, który był inspektorem szkolnym. I dlatego mówię, że nie typowo, bo jak sąsiadów obok zabierali, to tam było poganiaj, a nasz nawet oficer był tak przystępny, że mamę nie nazywał tam przez wy, tylko grażdanka i mówił, żeby ona brała wszystko i nam nie ograniczył czasu. Mama była tak bardzo przytomna, że wie pan, wiele rzeczy takich wzięła, które można by było śmiech, bo na przykład pogrzebacz, szufelkę, wiadro, nocnik. A już nie mówiąc o innych rzeczach, które zdążyli, no nie, mebli nie brała, ale na przykład pościel była na strychu, jeszcze nie wyschła. Powiedziała, że chce zabrać pościel. Czy można? Pozwolił. Moje buty były u szewca. Pozwolił mnie pójść bez konwojenta. Wróciłem. Także, wie pan, na przykład zobaczył maszynę do szycia. Mówi mamie, czy ona umie szyć? Tak. To proszę ją zabrać. Tam byłam 5 lat. Chodziłyśmy z mamusią, pracowałyśmy w ogrodach. W lecie w ogrodach. To musiałyśmy dochodzić 5 kilometrów pieszo, żeby dojść do tej pracy. I tam, no, pieliśmy warzywa. Ogrody te były warzywne. I wracając z powrotem te 5 kilometrów. Przychodziłyśmy zmordowane, bo tam nie było mowy, żeby tam usiąść, odpocząć, albo porozmawiać, pośmiać się. Tego nie było nic. Tylko tyle, że stali nad nami z tymi bagnetami i tylko bystrej. Zrzucili nas gdzieś w kołchozie i to była chlewnia baranów. I tam nas wytransportowali, wysadzili. Samochód stał już, bo to z tego samego domu zabrali właścicielkę domu, rodzinę Barczewskich. Już oni siedzieli na samochodzie, siedziało już tam jeszcze więcej osób. No i nas wsadzili na tą ciężarówkę i pojechaliśmy do Grajewa. Przyjechaliśmy do Grajewa, no to była chyba godzina jakaś 7. I od razu na dworzec, tam wagony stały i do wagonu. No i później dopiero po południu pociąg ruszył, bo było ciągle przywożenie furmankami i samochodami z różnych miejscowości, bo to w tym dniu zabierali z Wąsowca, z Grajewa, z Radziłowa, z Rajgrodu. Dużo, dużo ludzi przywozili i dopiero po południu pociąg ruszył. Domy to były takie, proszę pana, wielkości jak kiosk ruchu. To był taki domek, to była lepianka z gliny. Tyle, że się wchodziło i był tylko taki jeden, jak no, ja to nazywam po swojemu, pokoik tylko. Podłoga z gliny, a odświeżać, żeby ona świeża była, to brało się glinę do wiaderka, woda się rozrabiało rzeciutko i szmatę się maczało i przecierało się to podłogę gliniano, żeby ona była świeża i to było święto. Tam kto nie pracował, to nie jadł. Musieliśmy pracować. Ja byłam najmłodsza, wywozili nas, miałam 4 latka, to proszę sobie wyobrazić. Ale mniej więcej taki przebłysk jest. Pamiętam, że
później, już jak byliśmy tam na Syberii, to 5 lat, jak miałam do 4 lat, 4 do 5 nie pracowałam. Jak skończyłam 5 lat, to musieliśmy z mamą iść i do cesarni. Mama tam cyzowała wełnę, a jak się maszyna popsuła, to nas dzieci zabierała, bo byśmy nie dostali tego pajok, najżywieńca, bo on mówili przecież, że jak nie pracujesz, to nie będziesz jadł. Głód był bardzo, proszę pana. Z głodu mój brat to był tak spuchnięty, jak największa kobieta w ciąży. To on, żeby go tknął palcem, to na pewno by pękł. Taki był rozniesiony z głodu, bo nie było co jeść. Co jedliśmy? Co się ruszało? Co się ruszało, to było do zjedzenia. Chodziliśmy do lasu i na szczaw, szczypior tam taki wielki, rusto przynosiliśmy do stołówki, ale wie pan, jak przychodziliśmy z tego lasu, to mama nas nie poznawała. Tak spuchnięci byliśmy i od głodu, i komary, i no wszystko dokuczało tam przecież i pluskwy, i wszystko, i karakany, co tylko było w tym. Także i szczawym, albo dnie takie, wie pan, że w ogóle po 3 dni nie jedliśmy, bo nie było co. To chodziliśmy na step i trawy, tak się uciskało i to jedliśmy. Jednych wozili, rozwozili wołami, innych samochodami. I nas właśnie, nas z Grajewa, ze Szczuczyna, kilka rodzin, bo się tak zorientowaliśmy, że się trzeba trzymać razem. To wtedy razem biorą na samochód i gdzieś razem wiozą. I tak dotarliśmy do Siewiernego Sowchozu, gdzie to później nasze było już stałe miejsce zamieszkania. Siewierny Zierno Sowchoz, to północny sowchoz, jakby powiedzieć po polsku PGR. Nie wiem, skąd mama dostała na Boże Narodzenie, ale to ile na garstkę mąki przyniosła. I to biała ta mąka była. Placek upiekła i do nas mówiła. Dzieci, to ten dzień dzisiejszy to jest Boże Narodzenie. I dzieliła nas tak jak opłatkiem, właśnie tym chlebem, tym plackiem upieczonym. To wie pan, to wprost nie można mówić i te wspomnienia, to człowiek koszmary ma i w nocy i budzi się, różnie jest. Także, a choinkę tak, stawialiśmy choinkę, drzewa przyniosła mama tam takiego sękatego. I rwaliśmy karteczki z książki, czy coś tam, jakieś książkę kolorową, skąd przyniosła. Tu łańcuchy były, tu różne te osoby wycinaliśmy. Tak, to było nasze Boże Narodzenie. Byliśmy równo 6 lat, bo 7
maja 1946 roku stamtąd wyjeżdżaliśmy. Tylko z tą różnicą, że po południu, a tu przed południem. Także 6 lat. Co robiliśmy? Na początku to brat pracował jako robotnik. Potem kończył kurs traktorzystów, był traktorzystą, ale zachorował i już później nie jeździł na traktorze, ale pracował w MTS-ie, to maszynotraktorna stacja, to tak jak u nas POM, jako mechanik przy naprawie silników i przez jakiś czas był wulkanizatorem. Ja, jak byliśmy, bo ten sowchoz to miał swoje fermy takie i przez jakiś czas, mimo że powiedziałam, że wyjeżdżaliśmy stamtąd, ale to wszystko było w tym jednym gospodarstwie. Myśmy później od gdzieś końca maja to byliśmy w ogrodach. To tam miałem wtedy niecałe 11 lat, zacząłem pracować jako pastuch. Mama zaczęła pracować jako, no jakby to powiedzieć, miesiła nawóz krowi nogami, potem placki robiła takie z nawozu, bo to służyło do palenia. Byliśmy w Kazachstanie, w Pawłodarskiej oblasti. Ile lat tam byliście razem? 6 lat i 3 miesiące. Czy wszyscy wrócili? Nie. W czasie, jak no już bracia mieli jeden 19, drugi 20 lat, to zabrali ich do wojska. Jak Wanda Wasilewska organizowała tą armię, to ich zabrali ze szpitala, wie pan, oni chorzy byli, zabrali ich do ten i oni no, szli z wojskiem. Masz jeden brat, Szetasz, pod Berlin. Pod Berlinem został zabity przed samym wyzwoleniem. A jeden brat już na polskiej ziemi w Koszalinie 8 dni przed wyzwoleniem zginął. A ci co, tak to Stachu pod Berlinem, a Heniek w Koszalinie, a jeden brat tutaj był w partyzantce w AK. I też zginął od Niemców. A ojciec zginął w powstaniu warszawskim. Świadków zdarzeń wojennych i sybiraków każdego roku, każdego miesiąca jest coraz mniej. Do dziś zdumiewa nas pogoda tych ludzi. Koszmar, którego doświadczyli, ich nie złamał. I mało tego, to właśnie sybiracy, ludzie, którzy zaliczyli więzienia, łagry, obozy pracy, do dziś zdumiewają nas swoim poczuciem humoru, zakodowanym optymizmem i sympatią, którą sobie powszechnie zjednują. Władysław Bartoszewski.